Ty zdecydowałaś się dość diametralnie zmienić swoje życie, wyprowadziłaś się na Maltę. Czy kiedykolwiek żałowałaś? Tak, ja jestem szczera. To w wieku dojrzałym to nie jest takie łatwe wyprowadzić się za granicę, zaczynać wszystko od początku. Po tych 5 latach patrzę na to troszeczkę inaczej, natomiast początki, nie ukrywam, nie były najłatwiejsze. Ale tak jak moi znajomi mówią, słuchaj, to masz, jesteś cholernie odważna, że to zrobiłaś. Tak, ale tak mówię, zawsze jest, tak jest piękne przysłowie, dobrze jest tam, gdzie nas nie ma. Po tych kilku latach oczywiście jest już lepiej, już mam tam przyjaciół, mam znajomych. Najgorszą rzeczą, która mi doskwierała i czasami jeszcze doskwiera, to jest taka samotność. Bo wiesz, jednak w Warszawie tu mam pracę, tu mam przyjaciół, tu mam znajomych. Nie wiem, jest mi źle, mogę wykonać telefon do przyjaciela. Mnie słuchaj, wpadaj na kawę albo, nie wiem, chodźmy gdzieś tam, nie wiem, do kina. A tam niestety nie mam tylu przyjaciół jak tutaj w Polsce i czasami ta samotność rzeczywiście, samotność mnie dopada. Mamy nadzieję, że masz jakieś sposoby na walkę z tą samotnością. Słuchaj, mam wspaniałego męża, mam 2 psy, nomen omen, 2 Maltańczyki. Poza tym, wiesz co, no, ostatnio dużo zmieniłam też w swoim jakby też życiu. Zatrudniłam trenera personalnego, ćwiczę, przygotowuję się do różnych projektów. Teraz oprócz tego, że jestem tutaj w hotelu Żubrówka, na którą też głównie przyjechałam dla Kaliny i dla Małgosi Poczułowskiej, ale już we wtorek nagrywam Jaka to melodia, nagrałam kolejne piosenki w studio, więc zaczynam wracać, tak to się mówi, do gry, bo mnie trochę nie było. No ale tak jak mówię, to COVID poblokował zawodowo mi różne rzeczy, a poza tym był tylko jeden samolot do Polski. To nie było takie łatwe, ale myślę, że będę coraz częściej.